Was w drugim dniu Vlogmas. Jesteśmy, jak widzicie pewnie już po tytule, w Toruniu. I właśnie wybieramy się na śniadanko. Wojtek tutaj ogarnął takie wege miejsce. Nie, po prostu śniadania miejsce. Ja myślałam, że wege, bo mówiłam, zajdź coś wege. Nie. Okej. Okay. I takie miejsce ze śniadaniami, gdzie można sobie wziąć na wynos. Tu jedziesz. Widziałam. W ostatniej chwili ja zobaczyłam. Także lecimy sobie na to śniadanko. I co? I później na jarmark. Zobaczymy, co się jeszcze będzie w międzyczasie działo, także zapraszam Was do oglądania. Wyłączam to. No. Mamy śniadanko, Wojtek, opisz może pokrótce, co wzięliśmy. Tak mniej więcej. Mamy tutaj, mamy na pewno... stole, jedzenie. mówię, Wojtek, opisz, ale ja sama opisuję. Mamy m.in. croissanta z camembertem i żurawiną. Jest też croissant z pastą z łososia. Mamy też centenowy. Są takie bułeczki z pastą z jarmużu, coś jakiego jest, tak? Jarmuż i jajko, no. Jarmuż, jajko i ty masz z czym? I ja mam tempę noże. Z ogórkiem kiszonym i z czymś jeszcze, nie wiem, z czym ty masz. Patrz na dziecko. Patrzę, popatrz, jak... proszę, co tutaj mam. Mamy asekurację w formie poduszek, bo nie braliśmy krzesełka do karmienia, bo nie mamy miejsca niestety na to w samochodzie. Więc jest asekuracja w formie poduszek, jest moja noga, więc naprawdę Glorcia jest tutaj bezpieczna. Co nie? Ale jak sobie zarobicie siedzi, nie? Z nami, kurczę, przy stole, krzesełku. Gloria ma chlebek z pomidorkiem. I tutaj jeszcze coś na słodko. Ja się nie mogę poprzeć, kiedy to zobaczyłam. O, proszę bardzo. To jest coś z cynamonem i z jabłkiem. Zjedliśmy sobie przepyszne śniadanko i wybraliśmy się ponownie na spacerek. Może nam się uda zobaczyć z Kubą i Karoliną, bo oni wyszli wcześniej. I w ogóle coś Wam powiem odnośnie tej kurtki. Kupiłam ją ostatnio, mogliście ją widzieć w ostatnim vlogu, kupiłam ją w Stradivariusie. Na samym początku nie byłam przekonana co do tych kołnierzy, no bo one są takie, że jak są rozpięte, to gdzieś tam przeszkadzały mi po prostu. I się zastanawiałam, czy to był dobry pomysł ta kurtka, ale teraz jestem przekonana, że to był rewelacyjny pomysł, bo ja nie muszę ubierać szalika, którego zresztą nie cierpię i ona mi świetnie tutaj otula szyję. Fajnie, pod spodem, a tam u góry jest restauracja. Co za restauracja jest? To jest przyznanko. Ale romantycznie, muszę Wam pokazać, jaka świetna restauracja. Wojtek, to jest ewenement. Kupiłam takie fajne rękawice cieplane do wózka. Ale po co, skoro może mieć jakieś stare rękawice? Bo to trzeba wkładać, wyciągać. No i właśnie super to jest. Masz wolne ręce. Wytłumacz, jaką atrakcję nam zapewniłeś. Adventure Lab pod tytułem... czekaj, nie wiem jak się nazywa. O przygodzie krzyżacy. Z 5 punktów do odkrycia. Śladami krzyżaków. Taki quiz jakby. Tak. Znaczy quiz, to jest taki... Gra terenowa. No właśnie. Połączona z geocachingiem. I teraz idziemy do zamku krzyżacy. Mega jara mnie architektura w miastach i do tej pory myślałam, że Wrocław jest najpiękniejszy, ale uważam, że Toruń też zachwyca, jest przecudnie tutaj, naprawdę.
Jeśli szukacie Rudolfa, to już znaleźliście. Rękawiczki załóż. Ale właśnie, ale to jest takie błędne koło, bo ja tak zakładam rękawiczki, ale co chwilę je zdejmuję, po coś muszę nagrać. Gloria dostała od cioci wujka i Laury prezent. Tak? Świąteczny. Otwieramy. Mama już wie, co to jest. Mama już wie, bo rozmawiała z ciocią. Ciocia powiedziała. Poszukane trochę. Ale nie, ciocia sama padła na ten pomysł. Nie jest tak. Sama padła na pomysł, tylko po prostu przypadkiem, gdy pytałam się o coś odnośnie właśnie prezentu dla Laury, no to powiedziała, co kupiła. Co to? Drewniana kostka. Tak? Tylko tak, dobra, może to za chwilkę odpakujemy, żeby kalendarz adwentowy zobaczyła, bo jak to już się tym zajmie, to się zajmie, nie? Przy tym to się jeszcze się ciężkie będzie zająć, ale... No już wiesz, siedzi, więc... Gloruś, dwójeczka, gdzie jest dwójeczka? Tu? Otwieramy. Proszę. Wciągnij troszeczkę, co? O, patrz. Czytamy? Świąteczne życzenie Chyzia, Dyzia i Zyzia. Wracamy do zabawki. Ta drzemka wejdzie jak złoto. Ach ci ojcowie, to się tak napracują. No, tacy są, przed meczem. Tacy są zmęczeni. No, jeszcze mecz, no tak. Musisz się wyspać przed meczem, żeby... Aj, Boże. Róbcie tak dalej. Co to jest? Popatrz. No, to jeszcze schowamy, to jest za malutkie. No. Ale kurczę, fajne, co? Będziemy się bawić? Właśnie uświadomiłam sobie, że nie założyłam dzisiaj kolczyków, świątecznych kolczyków. Proszę bardzo, wylosuj któreś, znaczy wylosuj, wybierz które. Te? Okej. Dobra, to jak mówisz, że tak, to tak. No i proszę bardzo, takie wybrała mi Gloria kolczyki. Lecimy na jarmark toruński oraz na coś dobrego do jedzonka i pokażę Wam bluzkę, którą mam na sobie. Mam do niej ogromny sentyment. Kupiłam ją w zeszłym roku, kiedy miałam jeszcze brzuszek. Boże, tak brzuszek cudownie wyglądał do tej bluzeczki. Uwielbiałam siebie po prostu. Wiecie, połączenie tej bluzki z brzuchem, Francja, elegancja, pięknie to wyglądało. A teraz to proszę, jedyne na co mnie stać i nie wiem, uważam, że ta bluzka już nie ma takiego uroku, kiedy miała brzucha, więc jak się najem, to brzuszek wróci. Nie wiem skąd, ale Gloria nauczyła się robić taką zowieszczą minę. I dzisiaj jak chciałam jej posmarować buźkę kremem przed wyjściem, to właśnie ja tak otwieram krem, rozmasowuję sobie w dłoniach, a ona tak... Temperamentna dziewczyna, temperamentna. Zjedliśmy już po podpłomyku. Podpłomyki z falafelem, z warzywami. Boże, jakie to było pyszne. Nigdy nie jedliśmy takiego podpłomyka, bo przeważnie podpłomyk wygląda właśnie tak, a na nim są po prostu składniki, jest w formie takiej pizzy. I tak właśnie odnośnie podpłomyka. Wzięliśmy też Glory po prostu samego takiego, bez niczego i właśnie na to. Jest twardy. A jest pyszne. Ona go normalnie jadła bez żadnego problemu. Wiadomo, troszeczkę dłużej jej schodziło, ale no, jestem w szoku. Thank you.
zjedliśmy, uspałam Glorię i chcieliśmy wam powiedzieć coś. Jestem taka totalnie... Troszeczkę mi się przysnęło przy usypianiu Glorii, dlatego. Byliśmy w tej restauracji, było przepyszne jedzenie, bardzo dobre, ale przed chwilą dowiedziałam się, chłopaki powiedzieli, Kuba w sumie powiedział, bo jeszcze z Karoliną tam byli, że za dwa dni się zamyka, tak? Tak. Czyli kelnerka powiedziała, że za dwa dni się zamykają, tak? Tak. No aż musiałam dać napiwek, bo mi głupio było, że kobieta za dwa dni traci pracę. Co ale dobra, ale to ona powiedziała stricte jakiś powód, czy po prostu no, to jest okay, normalne, że tak jest? No, no to co ja mam? No powiedzieć? Nie mają w kasy, no. Ale to dużo restauracji się tak zamyka? Nie, no Polska, nie? A gdzie żyjesz? W dupie. No. W dupie, no. No dobra, ale... Kraj to wielka ta dupa. Podsumowując, w takim razie pójdziesz do Grzabki Pogrzańca bezalkoholowego dla mnie, dla Karoliny? W Toruniu są takie zasady, że się po alkoholu nie chodzi. Ty, a ty jesteś, wiecie co, ja wam, kurde, nie wstyd. Nie, nie chrupka żadnego, w dupie chrupka. Wy sobie pijecie teraz alkohol, zajebicie się, bawicie, a my co? To jest po prostu kola, która przez cały dzień się zepsuła. Ej, ale to jest nie fair, bo wy sobie drinkujecie, a my też coś... To nie jest drink, Kinga. Mogę się napić? Daj. Możesz. No, ty kurde, co? Dziadu, ty. Mówię ci, myśmy zostawili tę wczoraj kolej, ona się zepsuła. A że nie marnujemy jedzenia, to... Wystarczy, że zamoczyłam usta i poczułam. To jest nie fair, bo wy sobie drinkujecie, a my jako matki karmiące... Kupiliśmy wam wczoraj 6 piw. Co mi z piwa? W dupie mam piwo, jak zagrzańca. Słuchaj, jakby Miszona powiedziała, że chce grzańca, to ja bym poszedł. O, widzisz, kurde, on by poszedł. A ty? To idź, żona powiedziała, ale moja. Ej, wiesz co, Wojtek, powiem co? Ci teraz, jest mi naprawdę przykro. Kuba jeszcze powiedział wprost. Jakby Karolina go poprosiła, to by poszedł. A ty nie? Na podjudasz, patrz. Nie, wiesz co, nie, nie. Podjudasz. Nie podjudasz, on naprawdę by poszedł. Tak, chuja. Ale ja znam Kubę, on naprawdę by poszedł. On przy okazji by sobie chłopki kupił. Wiesz o co chodzi? Krówki by sobie kupił jakieś. Tam są u góry, daj salon. Paliłam sobie vlogmasa numer 1, zjadę sekcję komentarzy odnośnie tego mini konkursu, który wymyśliłam. Okej, okay, zobaczymy sobie na najstarsze komentarze. Interesuje mnie taki, który spełnił wszystkie wymagania. Mamy tutaj, proszę bardzo, Toruń, Kraków, Wrocław, mamy podany Instagram. Tak, wszystko się zgadza. Tutaj jeszcze, żeby nie było. Proszę bardzo, moi drodzy, zasady. Jedna osoba może podać max 3 miasta. Podaj również swój Instagram lub e-mail. Innych komentarzy nie biorę pod uwagę. Także Monika, bardzo ci gratuluję. Zaraz odzywam się do ciebie na Instagramie. Brawa dla mnie, jest 23:20, ja skończyłam montować vlogmas. Chociaż i tak przed chwilą wszyscy poszli spać, więc jestem chyba skazana na samotne wieczory, noce. I w sumie, czemu ja się tak cieszę? 23:20 skończyłam montować, ale zanim film trafi do internetu, to trochę to trwa, żeby jeszcze przygotować inne rzeczy z tym związane, więc nie chwalę dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi. Kończę dzisiejszy vlogmas. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tak w ogóle, nie byliśmy w sumie na tym jarmarku. Byliśmy tylko na chwilkę. Gdzieś tam coś ponagrywałam, ale zabrakło czasu. Jakoś tak dzisiaj dzień mignął nam po prostu, że nie wiem. Także jutro będzie dzień taki... Będzie więcej atrakcji, ale to wszystko zobaczycie już jutro. Między innymi właśnie jarmark w Toruniu. Już tak w pełnej okazałości. Mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi i uda mi się wszystko fajnie nagrać. Także trzymajcie kciuki i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym vlogmasie jutro. Do zobaczenia. Hej!